Tutaj właśnie spotkaliśmy widza na boisku w Błaszkach i sprawdzimy, czy subskrybuje mój kanał. Pokaż. Jest subskrypcja? Jest. W takim razie twój szczęśliwy dzień, możesz wziąć udział u nas w odcinku. I zapraszam. Justek. Krzysiek, tak jak ja. Także widzicie, chcecie wziąć udział w odcinku, subskrybujcie kanał. A dzisiaj do wygrania jest piłka z Ligi Mistrzów. Najnowsza piłeczka, gdzie ona jest? To nie ta. Nie ta, bo ta jest stara, ta nie jest z Ligi Mistrzów. A w dzisiejszym odcinku do wygrania ta oto piłeczka dla osoby, która wytrzyma jak najdłużej w naszym okręgu. Prezes mi tutaj chce zabierać. Nie, dobra, weź sobie ją podtrzymaj, bo i tak ty jej nie wygrasz. Tak? A założycie, że jak coś zrobię z nią, to jej nikt nie będzie chciał? Przebijesz ją. Tak. Tomasz Messi działa. I wygrasz ten challenge, czy nie? Nie. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Krzyś, widz. Pierwszy raz na odcinku? Tak. Pierwszy raz na YouTubie? Tak. Jak myślisz, jakie są twoje szanse na wygraną w tym odcinku? Żadne, okej. Okay. Tak, Butora, dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że to wygram. Jestem tutaj najsilniejszy, tam cienios. Dobrze, o to chodzi, stary. Powodzenia. Kolejna interesująca osoba. To Radzio. Prezes to przegra, on tu przegra. Pierwszy odpadnie. Tak. Nieważne, żeby wygrać, ważne, tak. Żeby prezes przegrał. Tak, to jest tak. Prezes, nie otrzymaliście? Najlepszy Instagram w Polsce, który niedługo może założę. Który założy? Znaczy nie, już w sumie już założyliśmy Instagrama prezesowi. Nowy Instagram prezesa, wbijajcie. Tutaj nazwa. Tutaj jest nazwa, wbijajcie. I jakiś konkursik będzie na pewno, żebyśmy dobili 10 koła. Tak. Dlatego teraz weźcie już subskrybujcie, żebyście widzieli i będzie fajnie. Subskrybujcie Instagrama prezesa. I ostatni zawodnik, Winiar, tak. Jak twoje szanse na wygraną? Wiadomo, że zerowe, jak prezes gra. No kurde, weź, po prostu musisz go skosić i jazda z nim. Kosta i będzie leżał. No. Dobra, poznaliście naszych zawodników. Zasady są proste. Kto dłużej utrzyma się w kole przy życiu, wygrywa. A rundy będą różne. Na początku ma każdy po dwa życia, czyli jak ktoś straci dwie bramki, no to odpada z gry, więc lepiej nie tracić bramek. No i robimy tak, że na początku będą mieli jedną piłkę na środku, później będą mieli dwie, później coś tam jeszcze dołożymy, zresztą zobaczycie sami. Także wy subskrybujcie kanał, bo jeśli chcecie być na filmach, to subskrybujcie kanał, bo trzeba subskrybować kanał. I zaczynajmy challenge. Proszę nie bić przeciwników. Go można bić. Proszę nie bić prezesa. Prezesa można bić. Prezes, proszę puścić jego nogę. Pierwsza runda. Czas, start! I ruszyli. Tomasz Messi zgarnia piłkę jako pierwszy. Kogo on chce upolować? Tomek, tu jest bramka wolna, tu jest bramka, Tomek! Tutaj! Aj! Krzyś atakuje. Dawajcie wszyscy na niego, on jest cienki. Aj, strzał na Radzia. Rado teraz zaczyna, piłka w grze. I co on wykombinuje? Czy to będą jakieś sojusze? Raczej tak. Siata się nie liczy. Aj, nie ma. Tomek, to musisz tutaj kogoś, wiesz, bo ty jesteś tu najlepszy. Oj, rozpędza się i prezesa atakuje, i prezesa... Jest bramka! Pierwsza bramka prezesa stracona. Krzyś trafia bramkę. Gratulacje, nice, pierwsza bramka w odcinku. Druga runda, czas, start! Znowu Tomasz Messi pierwszy. I kogo on tutaj wykasuje? Ej, Tomek, tu jest wolna bramka, zobacz! Nie, on nie idzie na to. Dawaj. Jest, prezes ma piłkę. I on chyba tutaj, on tutaj musi się odegrać, on chce się odegrać, ale teraz pusta bramka. I może Tomek, pusta bramka u prezesa, strzał z daleka, nie ma. Ajajaj, ale by tutaj wyeliminował prezesa nam już. Prezes, musisz kogoś tyłu polować, bo tak to się fokusują na ciebie, bo masz jedno życie. Prezes startuje i wszyscy na niego. Jeden na wszystkich, wszyscy na prezesa, nie wie co robić. Aj, prawie siata. I teraz kto? I teraz kogo Winiar upoluje? I dlaczego prezesa? Dawaj. A może Radek? Prezes broni! Prezes zaczyna. Ale go biorą z dwóch stron. Ej, podaj Winiarowi, niech strzela na pusto. Ooo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 
Oj, 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 prezes oddaje Krzysiowi, prezes oddaje. Dobra, okej. Okay. Musiałeś się mu odegrać, co? On cię skasował. Ja go kończę. Tylko teraz, wiecie, macie po jednym. Ja go kończę. Dlatego, że teraz jest problem. Czemu? Bo teraz są dwie piłki na środku. Serio? No. O? Teraz są dwie piły. Start!
I ruszyli. Tomek ma jedną piłkę. Tomek ma dwie piłki. Co tu się... I Winiar traci bramkę! Winiar traci bramkę! Ale jedna piłka w grze cały czas. No i co tu się stanie? Co tu się stanie? Dobrze, dobrze, Tomek, dawaj, dawaj! Druga bramka, druga bramka! Ależ go wykończył! Ależ go wykończył! Nice, Tomek! Ależ porobił. Winiar, przez to, że trzymałeś piłkę tak długo, trzeba mieć oczy dookoła głowy. No, niestety. Niestety. Odpada. Co? Okej, słuchajcie, wprowadzamy zasadę, że od teraz osoba, która strzeli bramkę, dosyć, że kasuje komuś życie, to to życie przychodzi na jej konto. Czyli jak, tak, od teraz. Czyli jak Tomek, masz dwa życia i trafisz teraz bramkę, to masz trzy życia. No. Teraz po piłkę można biec tylko tyłem, jak coś. Start! I ruszyli. Tomek tyłem pobiegł, prezes spokojnie sobie przy piłce. Jest jedna piłka w ruchu, druga piłka w ruchu. No. Ajajaj, i bramkę traci Krzyś. A ile miałeś bramek straconych? Odpadłeś, kurde. Dzięki, super. Ale widzisz, byłeś jedynym, który się postawił prezesowi i chciał go skasować. Nice. Okej, słuchajcie, została czwórka finalistów. Jak wygląda sprawa z życiami? Tutaj jakieś ustawianki są? Tutaj są jakieś ustawianki? O co chodzi? Santo, schodź! No. Chodź. Antek, chodź. A bo Tomek ma trzy życia, się umawiacie? No. Nie, udajemy. Nie, Antek, nie. W sensie Messi. My udajemy, że idzie. Messi ma dwa! Trzyma. Nie no. On ma dwa! To Radzik strzelił. A. Ja mam trzy. A kurde. Udajemy, że niby mamy sobie z Antkiem, nie? A tak naprawdę idziemy na Antka, a Tomka zostawiamy. Tak. Prezes, wiesz co się teraz dzieje? Co? No chodź, dalej, żeby nie słyszeli. No. No chodź dalej. Co? Bo są trzy piłki w grze. No. No to ty musisz jedną zgarnąć, bo jak nie zgarniesz żadnej, to oni pójdą w trójkę. Oni nie idą na mnie, bo ja mam z Radkiem sojusz. Tak? I z Radkiem... Chociaż będziemy... nie, jak pójdą w trójkę, na mnie? To Tomek mi się wydaje, że będzie szybszy i strzeli Radziowi. Tak będzie, no. No. Ja, ej, a nie było mówione, że nie można w bramce stać? Nie. No, nie było. Nie. No to mogę. Możesz. Dobra, to cicho. Dobra. Teraz po piłkę można tylko chodzić na czworaka. Okej. Okay. Na mój sygnał start. Trzy, dwa, start. I ruszyli Tomek i Jantek, walczą o pierwsze piłki. Już można wstać, jak masz piłkę. Już można wstać. No, no, no. Oj, prezes. No, przyciele. No. Ajajaj, nietrafiony. Ale Rado dobija. I tym sposobem traci też bramkę. Nadal mam trzy. Tak, nadal masz trzy. Tomek, też masz ile? Też masz trzy. Prezes, co jest? Miałeś bronić? Ja ci mówiłem. Co mi mówiłeś? Żeby cała runda dochodziła, a teraz za szybka gra. No trudno, no co? No, czy jakbyś dobrze grał, to by była wolna gra, no. Jednak głosowamy zasadę, kto strzeli, dostaje dodatkowe życie. Nie ma? Nie ma, bo to tylko kasujemy sobie życia. Czyli tak, Tomek ile? Trzy. Antek dwa, Radio trzy. I teraz już nie masz żyć za strzelenie. Dobra. Okay. Trzy, cztery... Turnamy się, start! Tomek szybki. Tomek szybki. Antek robił na początku fikołkami. Tomek traci bramkę, jedną. Aj, pokarało go i Radio też traci bramkę. Co tu się stało, ty? Co tu się stało? Czyli tak, Tomek stracił bramkę jedną. Wszyscy stracili bramkę? Wszyscy w tej rundzie stracili bramkę. Dwa. Messi dwa. Trzy, cztery. Start, tiptopami. Czyli jak? No tak, no. Okej. Okay. Messi to wygra. Messi to wygra. Nie. Nie ma. Wjeżdża z nimi. Ani ci się... Nie robisz tego. Tak. O nie. Dobra, przeplatanką. Dobra, przeplatanką biegniemy po piłkę. 3-4 start. Ale jesteś tu chaty. I ruszyli. Messi! Piłka! Piłka! Ej, dawaj! No i... Zagraj mi! Poszła, nie poszła, poszła, nie! Nie no, poszła tam! Ale zmyłka! Dobrze! Pusta bramka Radek ma! Ja, no celuj Tomek! Dobra! 3, 2, 1! Ale wyrzucił gość. Ale gość wyrzucił. I co zrobi Tomek? Ej, Radio! Tak jest! Jest, zaraz dostaje piłkę. Ale druga w grze jest. Oni się czają, stary. Kusi.
Nie trafił. No, no, słyszysz to. Tomek dwa życia. Antek teraz się rozpędza. Aj, nie trafia. Tomek się rozpędza. Tomek atakuje. 3, 2, 1. Ty Messi ma 6, 5, 4, 3, 2. Aj. Każdy z was ma piłkę. Ale żeby zacząć, musicie dotknąć główką. Start. Rado dotknął, Antek dotknął. Nie ma! Rado odpada, Rado odpada! Ale oni nie wiedzą, co się dzieje, ty. Zapomnieli, że piłka leś. Radek odpadł w takim razie. Finał. Ej, Antek! Ej, zapadłem. Ale chyba Antek wziął tą piłkę. No jak Tomek strzeli teraz, to Antek odpada. A on na dwa to nie? No. Musisz, stary. No i Tomek wygrywa. Gratulacje, Tomasz Messi. Znowu wygrywa kolejny film. Mimo transferu, cały czas tutaj zgarnia nagrody Błażka. Także w tym odcinku wygrywa Tomasz Messi i zgarnia piłeczkę z Ligi Mistrzów. Nie, Tomek? Nie, piła dla ciebie? Fajna? Fajna. Nie. Chcesz ją oddać prezesowi? Nie. No i o to chodzi. No i o to chodzi. Ham? Tak. I ham? Tak. Subskrypcja? Kliknijcie. Łapka? Mam nadzieję, że kliknięta. Elo.